Ja przeciwko czcigodnym wiernym mam bardzo poważne zarzuty. Że bardziej wierzycie w księdza, jesteście tu ze względu na księdza, niż ze względu na Boga. Z wyjątkami. Pokusa, przed którą staje kapłan. Wyrzuć ich. Wygnaj ich. Skąd ta pokusa się bierze? Od was. Tak się zachować, żeby mnie ksiądz wyrzucił. Oto się toczy zmaganie. Czy ksiądz się da podejść? Czy nie? Nie grajcie w takie gry. Są niebezpieczne. Chodzenie po kruchym lodzie jest niebezpieczne. I podwójna gra przed Panem Bogiem, że od księdza przyjmuje sakramenty, ale nie przyjmuje słowa, jest bardzo ryzykowna na duszę. Niewiasty, nie przyjmujecie mojego słowa. Od mojej matki poczynając. Przez inne niewiasty. I demencja starcza, starcze zgrzybienie nie musi się tłumaczyć chorobą i niewinnością. Idę w nowy rok z poważnym zarzutem wobec czcigodnej wiary. O przychodzenie tutaj ze względu na siebie, może na kapłana, nie wiem. Mało jest ze względu na umiłowanie Pana Boga. I troskę o swoją biedną duszę. To jest wstyd, żeby ksiądz o waszą duszę troszczył się bardziej niż wy o nią. To jest wstyd. Żeby ksiądz miał przekonywać jedną, drugą, trzecią o grzechu, a każda z małymi wyjątkami dotyczącym osób albo sytuacji będzie bronić zapalczywie, nie zgadzam się z księdzem. I to nie są drobne rzeczy, nieznaczące. Nikt z nas nie wie, jak się dopełni nasze życie. Modlę się za osoby leciwe. Z tytułu czcigodnego pana ministranta tutaj, mojej siostry, mojej. Na pewien sposób mogę mamie powiedzieć, mamo, gdybyś umarła, pochowam cię po katolicku. A z tobą jak będzie? Przychodzisz tutaj. A jak pani kipnie, to ksiądz jakieś słowo o pani, wobec pani, tytuł, co do pani pochówku ma? Czy o wszystkim zdecydują bezbożnicy? Bezbożne dzieci. A z innymi jak?
ja będę sobie później wyrzucał? Że do kaplicy przychodził, przychodziła, ale jak przyszedł zawał czy inna choroba, to dzieci zabierają, bo ona jest dzieci. Tylko że do kaplicy dzieci za nią nie szły. Więcej, wigilia przechodziła, to ona do dzieci szła. Szykowała, robiła, ale dzieci za życia, ani na mszę, ani na pasterkę, a po śmierci na nową mszę. Bo bliżej Kościół i nie będziemy robić żadnych rzeczy, żeby się narazić, żadnych dziwactw. Chcecie doprowadzić księdza, żeby miał wyrzuty sumienia spośród tego, że kipnie jedna, druga, trzecia albo któryś i księdzu przyjdą powiedzieć: mamusie, pochowamy u nas. Mamusia sobie tego życzyła. Albo nie życzyła sobie nic. Nie troszczycie się o swoje dusze, czcigodni wierni. Zabiegacie o względy ludzkie. Chcecie się ludziom podobać, swoim mężusiom, swoim synkom. Ale czy to się Bogu podoba? Mnie nie. Wśród niewiast, które widzę, na które patrzę, na niektóre codziennie, z wyłączeniem własnej rodzonej siostry, która się stara, czcigodna pani, której jak się chce, nie znajduje żadnej, która słuchałaby ze zrozumieniem, co ksiądz do niej mówi, panią wyłącza. Pani rzadko jest. Może powinna być częściej. Nie znajduje żadnej, która byłaby gotowa przyjąć słowo księdza tak, jak jest powiedziane. Jak czegoś nie rozumie, dopytać i chcieć to spełnić. Chęć jest odwrotna, przekręcić słowo księdza i wyprzeć mi, że jest to, co powiedziałem, to, co ty mówisz i że to chciałem powiedzieć, a jest dokładnie odwrotnie. Perfidia starszej pani, 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 pani. Perfidia. Już dziś ogarnięta w mantylkę, w złożone rączki. Jakby w ogóle nie działała cnota, łatwość do czynienia dobra. Zniewolona wola i głupi rozum, próżny, głupi rozum kobiet, na których nie ma urody, którym odebrało lat, które jeśli są głupie, to na własne życzenie, bo nie dają się pouczyć. Gdyby nie było tutaj, wcześniej na Wronieckiej, czcigodnego pana ministranta, ksiądz musiałby was albo przegonić wszystkie, albo ulec w rękach bab, które jest związane z mszą świętą w rycie rzymskim, z mantylkami na łebkach, realizują drogę synodalną. Kościół to my!
obrzydłe kobiety, które nie przyjmują prawdy, że Pan Bóg stworzył kobietę, żeby była pomocą dla mężczyzny. Które nie wierzą po katolicku. Wierzą zmutowaną prawdą, która już prawdą nie jest. Buntu przeciwko mężczyznom i takie są wasze małżeństwa, albo ich nie ma. I tak chciałybyście, żeby wcześniej była Wroniecka, a teraz tu Baranowo. Miejsce, gdzie przebywam. Nie wiem, jak długo. Wiem jedno, będzie mi się działa krzywda, nie mogę na żadną z was liczyć. Żadną! A łzy wasze mnie nie obchodzą. I pieniądze też. I kawki. I osypki. I kanapki. I cokolwiek by było. Upiorę se gacie, skarpety sam. Bieliznę kościelną wypiorę sam. Posprzątam sam. Nie jesteście tu dla księdza. Pomyślcie o swoich biednych duszach. Fasady pobożności. Groby pobielane. Niepobożne baby. Będziecie tak, jak jesteście. Nie przyznam się do was, że to owce. Same sobie jesteście. Dla siebie. Nie kochacie swoich mężów, nie kochacie swoich dzieci, nie kochacie swoich synów, córek. Pomyślcie o swoich biednych duszach na nowy rok. Życzenia. Bóg zapłać za każde dobro spełnione ze względu na umiłowanie Pana Jezusa, Matki Najświętszej. Papiestwa, kościoła, kapłanów. I za ten wielki znak miłości, którym jest umiłowanie prawdy. Czyli na każdym kroku patrzenie, jak rzeczywistość jest. I używanie swojego rozumu, żebym wydał zgodny z rzeczywistością sąd. Bo mogę. A jeśli nie mam aparatu, nie mam możliwości, albo mam jedno i drugie, zawsze wesprę się autorytetem. Zawsze będę ciekawy, zapytam. Księdza może być moją osobą, albo autorytetem większym będę w stanie się podeprzeć. Natomiast nie głupim gadaniem, że ja tak czuję i że mówię prawdę, bo jestem szczera. Mówiłem o szczerości jednej studentki. Co byś zrobiła, jak gorąco było? Księże, rozebrałabym się i chodziła nago po ulicy. Niektórych serca spośród czcigodnych wiernych są gorsze niż prostytutki z ulicy. Bo ona chce od ciebie pieniądze.
ale jednocześnie daje znać, nie licz na nic więcej, żadnej miłości tu nie ma. A czcigodne, wierne dają pozór pobożności, przejmują się księdzem, troszczą się o księdza. Ale nie interesuje was słowo, które ksiądz do was ma. To nie! Okłamujecie się samym. Niektóre z was nie potrzebują diabła. Wystarczy, że wierzą w to, co mówią. I w to wierzą, że jest zgodne z rzeczywistością. Już diabeł niepotrzebny. Już Ewa Ewą jest. Ogarnijcie się, czcigodne niewiasty. Wołać o pomoc Boga. I pamiętać słowa Alfonsa Liguoriego. Jak nie macie jak przywołać do porządku, żeby twój mąż miał prawo cię lać, szczelić po prostu. Do taty wracaj. Tata, przekładaj przez tyłek i po tyłku prać. A pytanie, jak broniłem kiedyś praw, widziałem, jak żona męża po pysku czaskała. Za dzieci masz, zmarnowanie dzieci. Księdzem jestem. Są wśród was takie, którym się należy po pysku. Od ojca, od męża, a może jeszcze kto jest? Jak ta w nocy chodzi, nie daje się podwieźć. Może się doczeka. Nie będzie nawet wiedziała, z której strony dostanie. Co i jak? Wzrasta w was perfidia. Ksiądz wychodzi z siebie. Jesteście w stanie na zimno patrzeć w oczy księdzu. Ja będę głos podnosił, będę płakał, a wy będziecie jak esesman, jak Bielski, stać. Jedna, druga, bez serca, bez uczuć, bez sumienia, bez rozumu. Przy swoim ja czuję, ja szczera, to jest święta prawda, będziecie trwać. Jeśli to jest prawda, przy czym ty stoisz, gdzie twój mąż? Gdzie twoje dzieci? Gdzie twój mąż? Nie mam, a dziecko jest. Gdzie twój mąż? Gdzie twoje syny? Gdzie twoje syny są? Gdzie twoje dzieci? Gdzie twoje wnuki? Gdzie twoje wnuki są? Jeśli to jest prawda, co o sobie księdzu mówicie, nie przyjmując mojego słowa, próbując przykryć moje słowo swoim jak czapką głowę, to na owoc swojego życia patrz. I patrz, że jakby ci się krzywda działa, mąż cię nie obroni, syny cię nie obronią, bo nie ma ich przy tobie, ale ciągną cię do piekła i tam idziesz. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Pomyślcie o swoich biednych duszach, czcigodne niewiasty. I liczcie czas. Liczcie czas.
Jest 2023 rok. Msza Święta na Wronecką wróciła w 2017. W Sylwestra 2017 roku cały dzień przesiedziałem na policji. Od faktu wytrącenia kamery, próby pobicia pani Sęczykowskiej Bojar przez księdza Szymczaka na komisariacie policji. Pani Maria już nie żyje, córki tu nie ma. A wy dojrzewacie w mądrości Bożej? Jeśli zawadą jest ksiądz, moja osoba, który do was nie umie dotrzeć, bo ma brak miłości do niewiast, to idźcie do innych księży. Ale nie róbcie krzywdy swoim biednym duszom. Bo miałem wtedy do wykrzyczenia w 2017 roku o salezjanach, że dusze mają gdzieś, użyłem innych słów, podobnie musiałbym dzisiaj o was mówić. Jeszcze Paluszkiewiczowa, jej to dotyczy też. I inne. Pomyślcie o swoich biednych duszach. Dwie staruszki, wśród nich moja mama. I inne, na które za chwilę starość wejdzie też, jak dożyjecie. Nie można przyjmować od księdza sakramentów, a nie przyjmować słowa. Posłuchamy cię innym razem. Zgadzam się z księdzem, ale nie. I kłamać przychodzeniem do spowiedzi. Kłamać o sobie, że ksiądz ma jakiś wpływ na moje życie. Nie przyznam się do was takich, jakim jesteście. Ja nie. Wiem, że mam wśród was wroga. Że mam wśród was tego, który stanie po stronie wroga. I wśród mężczyzn też, tak jak ten mężczyzna tutaj. Baba dziś na górze wierzgała, a ten później przyznaje, że bał się cokolwiek powiedzieć, bo się kobiety bał. Ale wczoraj na ty jej mówił, a dzisiaj jej bał. Tak potraficie czynić. W Ewangeliach są przykłady Marii Magdaleny i innych świątobliwych niewiast. W listach Pawłowych, w dziejach apostolskich o niewiastach, o Lidii świątobliwej i innych. Dlaczego tak nie ma być wśród was? Dlaczego takie nie chcecie być? Prawdziwie świątobliwe. Nie świętoszki! Bo to znamie piekła, kobiet z piekła rodem jest. Z tym idę w nowy rok.